na mecz wyjazdowy z tak trudnym rywalem jak we Wrocławiu, to nawet lepiej niż niektórzy mogli przypuszczać. Tak jest, ten mój występ był dla mnie w miarę zadowalający. Pościgałem się z mistrzami świata. Fajne było uczucie mieć Artioma ze sobą. Na pewno będziemy pracować. Starty były dzisiaj dobre, wygrywałem je. Teoretycznie dużo lepszymi zawodnikami od siebie. Z tego mogę być dumny. Teraz praca nad trasą i będziemy, mam nadzieję, coraz szybciej, coraz lepiej. Właśnie mając takiego zawodnika za plecami, będąc jeszcze bardziej młodym zawodnikiem, jest, jakie to są emocje, co się przeżywa, bo to na pewno nie jest strach, ale taka podjarka, mówiąc kolokwialnie, chyba była, nie? Akurat podczas biegu o tym nie myślałem, starałem się wykonać swoją pracę, jak najlepiej to pomogłem. Nie patrzę zbytnio, kto jest koło mnie, staram się jechać jak najlepiej i skupiać się na tym. Także po biegu, jak już jechałem, to sobie to uświadomiłem. Ale fajnie było walczyć z tak poważnym zawodnikiem. Wydawało się, że to Franek Karczewski będzie tym numerem jeden w wyborcowniku do pisowania, ale wydaje się, że ty, jeśli nie odstajesz, to nawet momentalnie jesteś mocniejszym zawodnikiem. Jak ty to oceniasz? Chyba my jesteście kolegami na sobie. No tak, myślę, że to jest gdzieś wyrównana walka z nami, ale nie ma żadnych sprzeczek, jesteśmy kolegami na co dzień, spędzamy sobie dużo czasu, aczkolwiek no... Ja dużo pracuję, żeby być coraz lepszym. Zdaję sobie sprawę, że ostatnio miałem błędy, które popełniłem. Wiem, na czym pracować i mam nadzieję, że będzie to wnosiło skutki już na pierwszym etapie. Spodziewałeś się, że tak dobrze chciał sobie tutaj poradzić we Wrocławiu? Jesteśmy sportowcami, mamy bardzo duże ambicje. My przyjeżdżamy tutaj wygrywać, wiadomo. Przyjechaliśmy tutaj na teren drużyny, która nie była łatwym przeciwnikiem, ale mimo tego, że jechaliśmy tak naprawdę praktycznie bez kadry, staraliśmy się walczyć. Ta przewaga drużynowa to nie jest tak naprawdę jakaś duża przewaga. Jest to do odrobienia u nas w Bomborze. Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, ale wiadomo, ambicja chcieliśmy wygrać. Dla to było najtrudniejsze będzie teraz. No póki co tak, tym bardziej, że dużo większa nerwowość towarzyszy nam na naszym stadionie przed naszymi kibicami. No, to było trudne spotkanie, ale też takiego się spodziewałem. Oczywiście parę punktów nam uciekło, bo mielibyśmy trochę więcej spokoju, no ale taki jest żużel. Trzeba, musieliśmy się z tym mierzyć. Trzeba powiedzieć, że każdy zawodnik miał wyjątkowy bieg tak naprawdę. I Pawlicki, i Arte, no Pan Wymieniec, Kowalski, tak? A czy na trenerach ktoś jest szczególny? Takiego szczególnego, który mi się turbo podobał. Podobał mi się pierwszy, niestety nie zakończył się dla nas szczęśliwie defektem Artioma. To dobre otwarcie. Ale no, zawodnicy naprawdę kawał dobrej roboty dzisiaj. Duży komfort, na pewno, bo wiem, że mogę na nich liczyć w każdym momencie. Natomiast to Częstochowa dzisiaj pokazała, że są zespołem groźnym, a nawet bardzo groźnym. Jakie plany na najbliższy czas w takim razie? Następny mecz też u nas. Jest, tam Melisa wypije dzisiaj wieczorem. No i jutro pojadę na Srebrny Kask, a później będziemy się przygotowywać do Gorzowa. Coś czuję, że tyle wojewódz też puls swoje sprawdzać w trakcie tych Powinienem. I dbać o zdrówko w takim razie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. To była trudna decyzja podjąć przed biegami nominowanymi, czy na tajacz na piotr? To nigdy nie są łatwe decyzje, no natomiast uznałem, że ta końcówka gdzieś uciekała Tajowi, a Piotrek jechał. Pomimo tych kłopotów na początku jechał dosyć równo, więc taką podjąłem decyzję. Czułeś jakieś większe emocje, czy po prostu pojechałeś tak jak wcześniej? No emocje na pewno fajnie, przed swoimi kibicami. Szkoda tylko, że nie udało się punktu przywieźć. No co mogę powiedzieć, no, cały czas szukam ustawień nowych do moich silników, niestety nie udało się kolejny raz. Ostatni bieg już było dosyć blisko do tego, co powinno być, ale dalej czegoś brakowało, więc nic mi nie zostało, tylko dalej szukać ustawień i poprawiać swoją umiejętności, żeby jakieś końce punktu przywieźć. Czujesz się już trochę pewniej na motocyklu, bo widać trochę poprawę. Czuć
też czuję się pewniej, też troszeczkę ze względu na to, że jestem u siebie na swoim torze, więc na pewno też to troszeczkę pomaga. Ale też z dnia na dzień można powiedzieć, że jestem coraz bardziej doświadczonym zawodnikiem. Powoli to się zmienia. No i mam nadzieję, że jak najszybciej nastąpi. Jest na pewno poobijany, ale jest w jednym kawałku. Całe szczęście nie doznał żadnej poważnej kontuzji i to w tej sytuacji jest najważniejsze, bo widzieliśmy ten opadek i no, nie wyglądał on przekonany. Jeśli chodzi o sam mecz, bardzo zacięty. Dla pana jakiś taki bieg, który po prostu był przełomowy w jedną, w drugą stronę, jak pan patrzył na to? Na gorąco teraz nie chcę oceniać, to spokojnie sobie drodze powrotnie wszystkie rzeczy przeanalizujemy od A do Z. To najbardziej przełomowy był wyścig 15, bo w nim wystarczyło troszkę więcej zdobyć i byłby lepszy wynik. Gratulujemy gospodarzom wygranej. Nam się nie udało, to wszystko zabrakło, ale myślę, że pokazaliśmy, że ogólnie rzecz biorąc jesteśmy mocnym drużyną i co niektórzy zawsze jeszcze do sądu. Marcin Drabik pokazał się tak naprawdę, jakby jechał u siebie, w dobrym oczywiście słowa znaczeniu. Zaskoczenie czy nie? No i oczywiście Miśkowiak, który obudził się, można powiedzieć, po takim sobie początku sezonu. Kuba Miśkowiak tytuł mistrza świata nie dostał za ładne oczy teraz, więc wiemy, że stać go na bardzo dużo i to, że nie wiem, jak to jest, wiedzieliśmy, że dużo nie zmieni. Przez ten czas dla nas było jego rozjechanie się. A co do Maxa Drabika, nie spodziewałem się jego takiego występu, ponieważ to wielka klasa zawodnicza. Wspaniały chłopak, wspaniały zawodnik, którego stać na naprawdę takie zdobycze nie może w każdym spotkaniu, także po jakiejś wielkiej niespodziance nie ma to może. Pytanie, jakie plany na tak naprawdę przygotowanie w kolejnym meczu? Srebrny kask, jutro we wtorek, 24. Przygody młodzieżowcy mają brązowe kaski, a już zimę między wilkami, który będzie po przygodzie czwartego. Czyli zero odpoczynku, dużo pracy. Tak, niektórzy mają weekend majowy, no ale weekend majowy jest z żużlem i nie na żywo.